Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszych nieregularnych spotkaniach w galerii. Ale jakże przyjemnych. Tak. Ostatni raz chyba z półtora miesiąca temu się widzieliśmy. Dzisiaj gościmy pana Józefa Białka, który przyjechał do nas ze swoimi książkami, a z tym, co zechce nam powiedzieć. Myślę, że ta rozmowa, która się już zaczęła, będzie kontynuowana, czyli na tematy takie ogólno-globalne, ale też dotyczące naszych losów, czyli co nas czeka, jakie są perspektywy, panie Józefie, czy w ogóle są jakieś perspektywy. No, myślę, że to spojrzenie, które pan ma, które są prezentowane w tych książkach, no to dadzą nam może przynajmniej jakąś nadzieję, jeżeli w ogóle jakaś nadzieja jeszcze jest, oprócz Pana Boga. Także oddaję Panu głos no, tutaj, i bardzo serdecznie. Tutaj też bym polemizował. Czy my coś zrobimy też dla Pana Boga, to jest inna kwestia. Dobry wieczór przede wszystkim. Witam Państwa serdecznie. Ja, żeby było wszystko jasne. Ja jestem po AWF-ie. Nauczycielem WF-u i od 78 roku w podziemiu wydawcą, czyli popatrzcie, jaki to jest wiek, ile ja książek wydałem w życiu, ponad 200 tytułów i ciągle się uczyłem i ciągle się myliłem. Całe życie człowiek się uczy i głupi umiera, jak to moja babcia mówiła. Coś w tym jest takiego, że ciągle coś odkrywałem. W ostatniej swojej książce teraz naprawdę spojrzałem na swoją działalność i na Solidarność. Bo to była kolejna mistyfikacja, kolejna ściema. Na nieprawdopodobną skalę. A skąd ona się wzięła? No z upadku. To była praprzyczyna tego wszystkiego. Upadek tajnych rozmów jałtańskich, tajnych protokołów, które były podpisane na 50 lat. O czym nie wiedzieliśmy? Wierzyliśmy w spontaniczność, w Lecha Wałęsę, w Michników, Kuroniów i tych innych. A prawda jest zupełnie inna. Tylko ja ją nie rozumiałem. Miałem 20, chyba 2, 3, 4 lata, nie pamiętam. 78 rok, to musiałem policzyć, to miałem wtedy lat. Jechałem z takim pierwszym sekretarzem partii. Był przyjacielem mojego ojca, ale był bardzo porządny człowiek. Takich ludzi mało jest. Dzisiaj był lekarzem. Był sekretarzem KW, lekarzem dużej rangi też, powiedzielibyśmy dzisiaj. Ale był też bardzo uczciwym człowiekiem. Mówi Józek, ja jestem z Kielc. Mój ojciec miał 2 hektary piasku. Ja popatrz, jak ja awansowałem, czy ja mam na komunizm narzekać? On miał też rację. Komunizm wyrównał jakieś szanse. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Szczekać nie ma co, bo trzeba na to wszystko popatrzeć dość obiektywnie. I mówi, ja oczywiście jadę z nimi, jak to ten patriota, idiota, wydawałoby się już korem przesiąknięty do niego, że my was komunistów teraz pogonimy, wiesz, 78-79 rok i tak. Te frazesy wszystkie, które znacie doskonale, bo jeszcze te same frazesy kiedyś używali, a on do mnie tak patrzy, a że mnie bardzo lubił praktycznie, jak syna mnie traktował, mówi, Józinku, to wszystko Żydzi. Ja tego nie rozumiałem wtedy. Ja, czy Żydzi, No, po latach dużych trzeba było to było zrozumieć, a to było dużo lat upłynęło, zanim człowiek zrozumiał, o co to chodzi w tym wszystkim. Rok 80, wybuch Solidarności. Wiemy, co się działo. Spójrzmy na to, co się działo. Jaki poważny przywódca by nie zrobił stanu wyjątkowego? Pamiętamy, co się działo. Jacy w euforii byliśmy, jak zakłady wszystkie strajkowały, wywożono dyrektorów na taczkach. Wszystko pięknie. Tylko myśmy rozwalali własny kraj, własną gospodarkę, która była naprawdę w dobrym stanie i naprawdę była dobra, bo co by nie powiedzieć, Giery był najlepszym przywódcą. I na pewno już zostanie nim. Wziął te 20 miliardów, 20, chyba 4 miliardy czy 7 kredytu, to prawda, ale zbudował taki przemysł, drogi, motoryzację. Mnóstwo rzeczy zbudował. Miał co prawda pecha, no ale, bo miał niekompetentnych ludzi, ale coś robił. Wszystko żeśmy rozwalili. Strajkami wszystkim w 80 latach żeśmy dobili. I teraz następna bajka, jaka się mówi, antysocjalistyczne podziemie, Solidarność antysocjalistyczna. Słuchajcie, co wyście złapali za głupotę? Od kiedy to Solidarność była antysocjalistyczna? Przecież Solidarność była skrajnie lewicowa. To PZPR była antysocjalistyczna. A dlaczego? Dlatego, no, kto był w PZPR? PZPR byli egoiści. To byli ludzie, którzy chcieli coś osiągnąć. Chcieli mieć pieniądze, chcieli wyjeżdżać. A w Solidarności kto był? No ja wiem, bo tam siedziałem.
kontestatorzy z uniwersytetów, polonistyka, jacyś tego typu, filologie, ludzie, którzy tylko by kontestowali rzeczywistość. I taki chłopak ze wsi, jak ja, już w 81 roku zacząłem swoją przygodę na poważnie z książkami. Pierwsze, co wydałem, to Zapiski więzienne Stefana Wyszyńskiego, to pamiętam do dzisiaj. Ale zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, dlaczego my nie wydajemy jakiejś ekonomii. Kto pamięta podziemie, tutaj a chyba wszyscy pamiętacie, no tam młodzi nie pamiętają, to takim hitem podziemia to była książka Jerofiewa Moskwa Pietuszki. Matko Boska, podziemie wydaje, jak się robi różnego rodzaju alkohole z denaturatu czy czegoś tam jeszcze. To miało nas wyzwolić do wolności. Czapski, Zniewolony Umysł, Droga do Isy, tego typu rzeczy, które nic nie mówiły, to była literatura. Nic specjalnego, a gdzie jakaś ekonomia, gdzie gospodarka, gdzie co? Nic takiego się nie działo. Dopiero w 1984 roku Mirek Dzielski, nieżyjący profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwrócił uwagę taką książką Dług nadchodzącego czasu, gdzie mówił, że musi nadejść kapitalizm i wiecie co? Michnik nie chciał mu tego wydać. Zabronili go mu w ogóle wydawać wszędzie, ja mu wydam tą książkę, proroczą książkę. Oni już wtedy wskazywali, że Chiny się uwłaszczają, że tam te kantony są, że zaczyna ziemia, a my nic, a my dalej swoje, Trocki, komunistyczne te frazesy. I teraz spójrzmy, już po tylu latach jesteśmy już w tak zwanej utrwalonej młodości, więc spójrzmy na 22 lata, na 22 postulaty gdańskie. Co to było? No, co to dawały? No przecież to był idiotyzm tej potęgi. Związki zawodowe przyjmują zakłady, soboty mają być wolne, msza święta w radiu, coś tam jeszcze takie puste. A gdzie jest własność? A gdzie jest wolność? Gdzie jest wolny rynek? Gdzie cokolwiek? Przecież to były tak naprawdę hasła z lotem z Trockiego. Trockiego, przecież nie ukrywajmy dziś, że większość z nich to byli trockiści. I oni robili rewolucję oczywiście. Kto dawał pieniądze na to wszystko? Kto dawał pieniądze w latach 80. No oczywiście, że Amerykanie, Niemcy, bo wszyscy byli zainteresowani, to zaraz to przyjdzie na Ukrainę, bo to jest to samo, zainteresowani naszą ziemią, naszym przemysłem i przechwyceniem 40 milionów klientów. To jest oczywiste. Wszystko było mistyfikacją, łącznie ze służbami bezpieczeństwa. Co wy myślicie, był straszny terror w stanie wojennym? Oczywiście, że zabito tam na początku tych, co jest tragedią, wujku ludzi, ale potem wszystko to było bardzo lekkie. To było takie śmieszne trochę wszystko. Tam kilku ludzi, którzy no, muszą być ofiary, w sensie takie, że głupców się wsadza do więzienia czasami, a czasami, żeby ich uprawdopodobnić. Bo to są, czasami siedzieli tylko, żeby uprawdopodobnić, że jest po naszej stronie. Miałem to szczęście w życiu, że przeżyłem ten komunizm, tracąc tylko samochód, bo mi zabrano samochód, i Fiata szwagra, to było śmieszniej, zabrali za przewóz nielegalnych książek. Przewoziłem Homo Sowieticusa z Zinowiewa, między innymi, którą wydałem. No i za to straciłem samochód, ale też widziałem, co się dzieje naprawdę. Ja wam tylko kopałem się anegdot, bo nie chciałbym znowu 3 godziny, jak w Poznaniu ostatnio, mówić o tym wszystkim. Chciałbym was trochę porozśmieszać, żebyście nie wpadli w malignę jakoś, tylko żebyście wzięli to na wesoło. I tak na przykład, jak to się działo. Jest rok 84, we Wrocławiu aresztowany zostaje Frasyniuk, będę stały ten RKS, tak zwany Regionalny Komis Solidarności. Wszystko zaczyna być w strachu, ja dostaję polecenie spotkania się z kimś. No więc idę do akademika, Akademii Ekonomicznej, spotykam się, przychodzi i tak siedzę sobie, czekam, patrzę, w drzwiach stoi najbardziej poszukiwana kobieta we Wrocławiu, prawa ręka Kornela Morawieckiego. Mówię, ja pierniczę, to już jest po mnie. Pod obleciał, mówię, koniec, siedzę jak nic. No tutaj terror niby wielki, człowiek nie rozumie tego wszystkiego, o co tu chodzi. No więc, no ale już nie ucieknie człowiek, już klapka zapadła. No więc numer polega na tym, że pani Anka Karnie mówi do mnie, Józek, aresztowali ludzi, nie mamy gdzie drukować pisma Dolnego Śląska z dnia na dzień, Regionalnego Solidarności, musisz ty to robić. Najbardziej poszukiwane pismo, w ogóle tragedia.
No więc nie mam wyjścia. Każe mi iść tam na spotkanie z jakimś takim, nie powiem nazwiska, Zemankiem. Już tyle lat to mogę. Zemankiem. No jest, idę do niego, on mi mówi, Józek będzie zrobił z dnia na dzień, bo my nie mamy jak, wszystko się porwało, ty masz jeszcze te swoje organizacje. Ja mówię, że w życiu nie będę robił z dnia na dzień, nie jestem członkiem Solidarności, w ogóle jestem przeciw temu, nie będę, odmówiłem. On mówi do mnie, Józek, to chociaż blachy, to znaczy matrycę, żebyś robił, bo my nawet nie mamy gdzie matryc zrobić blach. Ja mówię, nie będę. I numer polega na tym, że na drugi dzień zgarniają mnie z ulicy Służba Bezpieczeństwa, prowadzą mnie tam oczywiście do swego budynku, siadają naprzeciwko mnie, oczywiście dobry i zły, bo to zawsze dobry i zły musi być. Patrzą mi w oczy, mówi Józek, będziesz robił z dnia na dzień. Na służbie mówię, że to samo mówi co tamten. Ja mówię, nie będę robił z dnia na dzień, bo nie jestem ani... Co wy w ogóle mnie mylicie z kimś, kurde, kurde? I te bzdury mi opowiadam. Oni, Józek, co ty pierniczysz, będziesz robił z dnia na dzień. Ja mówię, nie będę robił z dnia na dzień, koniec, kropka. To przynajmniej blachy. Poważnie. O czym my mówimy? Następny taki numer to wam zrobię. Powiem, w 1987 roku, kiedy powstały tak zwane towarzystwa gospodarcze, w Warszawie robił to Paszyński, Maziarski, kto to pamięta, z Muratora. W Krakowie robił Mirek Dzielski z Syryjczykiem, późniejszym ministrem, a myśmy we Wrocławiu zakładali do Rzeszowskiej Izbę Gospodarczą. No i numer polega na tym, że 6 na Solidarności walczące jako trzon i 5 musimy dokoptować demokratycznie zebrania. Czasy takie, nie wiadomo czy aresztują, czy nie, takie wszystko śmieszne było wtedy. Po 1987 roku było wszystko śmieszne. No więc dokoptujemy 5 osób, jest 11 w zarządzie. No i tam jeden doktor z Akademii Ekonomicznej dzwoni, Józek, to musimy się spotkać tam na Prytwicza, w mieszkaniu. Mówi, dobra, to się spotkamy. Spotykamy się w tym mieszkaniu, knujemy oczywiście, bo to nie wiadomo, co tu się dzieje. Na drugi dzień dostaję telefon. Józek z Akademii Ekonomicznej zresztą. Józek, gdzieś ty był wczoraj? Ja mówię, no na spotkanie mieliśmy. A gdzie? No na Prytwicza. A wiesz u kogo? Ja mówię, no skąd mogę wiedzieć? To było tajne. U generała Błażejskiego, szefa SB. Tak to wszystko wyglądało. Kto o tym dzisiaj wam powie? A to naprawdę, mało tego, żebyście wiedzieli, w 1987 roku dostajemy taki w podziemiu, taki cykl, że mamy się uwłaszczać. Wtedy komuniści dali spółki JGU, pamiętam, Jednostki Gospodarki Uspołecznione i my robimy takie spółki. Zakładamy INL R, czyli takie pismo replika, które robiłem. Potem Rewerentia i Saksum, czy takie firmy zakładam. No i działamy. Numer polega na tym, że nie tylko myśmy mieli to hasło. Oczywiście, że miały to WSI i SB miało również to samo hasło, tylko oni mieli kryptonim akcji odwrót MSW. Oni się uwłaszczali, byliśmy się uwłaszczali, tylko oni mieli wszystko w rękach, banki, wszystkie zakłady większe, a co myśmy mieli? Ja dostałem jakiś tam skaniak do roboty w parku za, nie wiem, 10 tysięcy, a kapitan Kmetko, nawiasem mówiąc, ten, który wszedł też do zarządu, dostał malowanie prokuratury za miliony. To był ten nierówny wyścig i to oni się uwłaszczyli. A my nie, bo po pierwsze, po ich stronie było wszystko, a po naszej stronie byli kontestatorzy, którzy nic nie umieli. Stąd tak naprawdę w 1989 roku, 90 uwłaszczyła się komuna, bo ona miała wielkie szanse uwłaszczenia się. Myśmy myśleli, znaczy większość działaczy byli to związkowcy, elektrycy, kierowcy, a nie ludzie czynu, biznesu. Dwie fundacje się w Polsce zarejestrowały. Fundacja Rothschilda i Rockefellera. Fundacja Rockefellera już robiła całe rozpoznanie rolnictwa. Fundacja Rothschilda, co robiła? Przede wszystkim zajęła się prywatyzacją polskich zakładów. Ściągnęli z Ameryki Jacka, może muszę spojrzeć do książki, Fedoruk. Został wiceministrem do spraw prywatyzacji. Z Ameryki ściągnięty, oczywiście facet. I on robił prywatyzację Polski, Fedoruk. I kim on jest teraz? Nie wiem, czy jeszcze jest. Potem został prezesem Fundacji Rothschilda w Polsce. Było wszystko jasne. Zrobili to wszystko pięknie, mając nas na tacy. Nasza gospodarka była wart, według profesora Kiżuna, 360 miliardów dolarów. Została sprzedana za 27 miliardów dolarów.
Do niektórych, nie wiem czy wiecie, ale zdajcie sobie sprawę, Ślezak Rysiek taką książkę napisał, Czarna Księga Prywatyzacji, teraz wydał drugą część, którą mu wydałem. I on pokazuje, że do niektórych zakładów, żeby sprzedali, jeszcze dopłacili, żeby wzięli. Takie numery były zrobione. Amerykańskie firmy brały takie miliony za naszą prywatyzację, na naszych oczach. Jak to się stało, że tak się zrobiło, to mamy teraz dzisiaj dalszy ciąg tego wszystkiego. Straciliśmy gospodarkę, straciliśmy wpływ na cokolwiek. Tak naprawdę nie istniejemy. Teraz, żeby zrozumieć sytuację na Ukrainie. Ja wyjdę od innego pytania, żeby was sprowokować do innego myślenia niż sztampowe myślenie tak zwanych antysystemowców i tych ze establishmentu. Pójdźmy zupełnie inną drogą, o której ani jedni, ani drudzy wam nie mówią. O czym? To ja wam zadam pytanie. Co by było, gdyby wszyscy z Polski Ukraińcy wyjechali? Katastrofa finansowa. Byłaby zapaść. Katastrofa finansowa. To jest na jedno pytanie, żeśmy sobie odpowiedzieli i widzimy, w jakim zrobiliśmy się szachu, w jakim potężnym właściwie pacie, nie mamy ruchu. I teraz jeszcze dalej, pójdźmy dalej z myśleniem. Idziemy dalej, ok? Żeby zrozumieć tą sytuację, będziemy sobie zadawać pytania i próbować odpowiadać na pytania, bo sztuka zadawania pytań jest istota tak naprawdę. I teraz tak, w koło Wrocławia mamy miliony metrów kwadratowych magazynów. Miliony, to już się nie da opisać. To setki hektarów Wrocław jest zabudowany. Widziałem to też Poznań, pewnie Warszawa też ma wkoło tych magazynów logistycznych. Jest straszna ilość. I teraz jest pytanie. Po co są te magazyny budowane na taką skalę? No, wytężmy umysły. Po co i komu te budują magazyny? Co tam będzie? Widzicie? Proste pytanie. Nie znamy odpowiedzi. O, blisko, tak jest. Wchodzimy do świata cyfrowego. A więc to będą magazyny logistyczne zaopatrujące praktycznie chyba Europę. Bo jest tak tego dużo, to nie na Polskę, to jest na Europę. Jesteśmy centrum logistycznym. I teraz jest następne, a kto ma tam pracować? Przecież my nie mamy dzieci. Ukraińcy, widzicie. I teraz tak, to idziemy dalej w myśleniu. Dobra? Będziemy sobie budowali to wszystko. Byście wiedzieli, że ta nasza władza to nie jest taka durna znowu. No, spokojnie, spokojnie. One kiepełę mają, tylko nie dla nas pracują. Ale to jest, nie dla nas pracują, ale kiepełę mają. Idziemy dalej. Więc mamy magazyny, mamy Ukraińców, nie? I teraz jest następne pytanie. Ci, co uciekli z Ukrainy, to kim oni są? Uchodźcami? To kim są? Przesiedleńcami. Trzeba było przesiedlić po prostu 3 miliony Ukraińców tutaj. I to jest nieprawdziwe, że same Ukrainki. To są bzdury. U mnie we wsi na 400 mieszkańców, 300 to są Ukraińcy, gdzie nasi wynajmują im pokoje, bo pracują w Amazonie, w LG. Więc ja jestem 4 km, 5 km LG Amazona. Więc oni tam pracują. Jest mnóstwo młodych chłopaków, którzy pracują. To nie tak, że to są kobiety, to są bzdury. Oni nie chcą walczyć o Ukrainie, oni tu pracują, no ale to już pomijając. Czyli mamy ich to. Ale teraz tak, jest sytuacja taka. No, skończy się wojna, to oni mogą uciec z powrotem na Ukrainę, do Europy, więc co trzeba zrobić? Trzeba przedłużyć wojnę, żeby oni się tu zasymilowali, żeby już tu zostali. Już mamy sytuację, gdzie 5% dzieci w Polsce rodzących się są ukraińskie. Już mamy taką sytuację. Niedługo będzie 10%. I teraz pamiętacie sytuację, będziemy układać klocki. Jest rok 14, napływ uchodźców na Europę. Jak my grzmimy! Islamu tutaj! Boże, ty mój, zajadą islamiści, Arabowie, Niemcy. Nie ma zgody na to. Nawet Morawiecki mówi, że Filipińczyków tu zaprosić. Nie ma zgody. Ale zgoda? Dlaczego nie ma zgody? Jest to było budowane, bo wiedziano, że trzeba z Ukrainy przysiedli tu ludzi. I żeby wam teraz dodać znowu kolejną anegdotę. Jest rok 14, jest Majdan. Jest ten Majdan, ja jestem na imprezie Andrzejkowej, to pamiętam, do zimno i poszedłem z masonem z loży Old Fellowsów. To jest amerykańska loża nieregularna, dużej rangi oczywiście, pochodzenie wiadome.
i mówię do niego, słuchaj, powiedz, o co chodzi na Majdanie, bo niekoniecznie ja to rozumiem. On mówi do mnie, Józek, jak to nie rozumiesz? Tu chodzi o to, żeby przesiedlić ludzi ze wschodu na zachód. Czyli oni w 14 roku już wiedzieli, co robią. Już w 14 roku było wiadomo, co robią. Doskonale to wiedzieli, myśmy o tym nie wiedzieli. No i teraz przesiedlili nam tych ludzi i będą tu pracowali. I to jeszcze nie problem jest. Chcemy zrozumieć świat, więc klocki układamy dalej. Zgoda? Ja będę zadawał pytania, a wy próbujecie wymyśleć, bo żeby się nauczyć pewnego sposobu myślenia innego niż się tak naprawdę prezentuje. Otóż 14 rok to się dzieje. Dlaczego wybuch na Majdanie, ten pucz, nielegalne usunięcie, tak naprawdę nielegalne usunięcie demokratycznie wybranego prezydenta, mówiąc sloganami ich. No to co się stało? Janukowycz pojechał do Pekinu w 14 roku i dostaje 17 miliardów dolarów na budowę jedwabnego szlaku do Morza Czarnego. Putin dodaje 10 miliardów dolarów. Czyli dostaje ogromne pieniądze do ręki. A jeszcze wracamy wcześniej do sytuacji, dlaczego tak się stało. Ja zapraszam Song Hongbinga, czyli tego, który napisał słynną książkę Wojnę o pieniądz, którą wydałem, do Polski. Song Hongbinga zapraszamy do Sejmu przez naszych posłów. Oczywiście posłowie PiS-u nie przyszli już wtedy. I Song Hongbing zaproponuje Polsce jedwabny szlak do Łodzi. Oczywiście pierwszy, który wyskoczył, Macierewicz w Stanach, powiedział, że nigdy nie dopuści do tego. Nie dopuszczają do jedwabnego szlaku do Polski. I Song Hongbing, cytuję słowa, mówi w Sejmie tak. Jeśli nie zrobicie jedwabnego szlaku, jest po was. Jeśli zrobicie jedwabny szlak, macie realne szanse jeszcze do jakiegoś dobrego bytu i wyjścia. Miał rację 100%, bo zwróćcie sobie, co by było, gdyby pod Łodzią stworzono jedwabny szlak do Łodzi. Od razu tysiące firm logistycznych, transportowych, magazynów. Nasi rolnicy nie daliby radę robić na 1,3 miliarda konsumentów żywności. Czyli byłby boom. Nie dopuścili do tego Amerykanie. Dlaczego Amerykanie nie dopuścili do tego? Otóż już przed wojną, to jest ta sama sytuacja, co druga wojna. To jest, jesteśmy w tej samej sytuacji, żeby było wszystko jasne. Przed drugą wojną światową już wymyślono, że Polska jest kordonem sanitarnym między wschodem a zachodem. Czyli nigdy nie ma prawa się Rosja dogadać z Niemcami. To byłoby klęska. Układ Lizbona-Władywostok, bo to jest taka koncepcja, powodowałby pokój w Europie i potężny rozwój gospodarczy, bo surowce rosyjskie i klientela i plus technologia niemiecka spowodowałaby duży wzrost gospodarczy w Europie. Do tego Amerykanie nie mogą dopuścić. To jest oczywiste. W tej chwili jest podobna sytuacja. Niebo dopuszczono do jedwabnego szlaku. Budowano ten Trójkąt Weimarski, tam te wszystkie pierdoły. To się rozsypało. Nie chcieliśmy dopuścić. To co oni wymyślili? Że pieprzyć Polaków. Robimy do Morza Czarnego. Jedwabny szlak. W ten jedwabny szlak od razu wchodzi Węgry, które dawno podpisały umowę jedwabnego szlaku. Oczywiście już kilka lat temu Węgrzy przyłączyły się do jedwabnego szlaku. Iran, Turcja w tej chwili wchodzi do BRICS-u, również zwróciła akces. Więc wszystko przez Morze Czarne. Ale tam jest niestabilna sytuacja, no bo wybuch Majdan, Amerykanie doskonale o tym wiedzieli i nie dopuszczają do jedwabnego szlaku. Czyli biorą Ukrainę jako kolejny kordon sanitarny i oczywiście tutaj z nami. Jak to się skończy, to też wam zaraz powiem. Jest sytuacja taka, że Ukraina jest oczywiście już po amerykańskiej stronie, tylko czego nie można tam robić? Czego nie można było robić na Ukrainie? Interesów. A dlaczego? Są mafie. Prywatne armie Kołomoiskiego, Achmetowa. Oni rządzą Ukrainą. Ludzie z zachodu tak zwanego nie mogą robić tam interesów. No i jest problem. Rzucają na pieniądze na Ukrainę, Ukraina to wszystko się rozpływa, rozwarstwienie coraz większe, oligarchowie rządzą. Co wymyślają? No to trzeba. Wojna tli się cały czas od 14 roku, to nie jest na Putin napad, wojna cały czas się tam tliła. No to zrobimy wojenkę. Wojenka ma polegać na tym, że po pierwsze podzielimy Ukrainę. 3 lata temu albo 4 rozmawiałem z rezydentem amerykańskim na Ukrainie, moim przyjacielem. I on mówi do mnie, Józek, Ukrainę nie utrzymamy, musimy podzielić.
Już 3-4 lata temu oni już wiedzieli, że pójdzie podział Ukrainy. Co wy myślicie, że to tak sobie wszystko się dzieje? Putin napada. Zwróć uwagę, Putin był pod Kijowem i nagle wszystko wycofał się, nie? Bo to nie polegało na tym, bo Zelenski miał uciec, miał trochę inaczej to wyglądać. Amerykanie trochę oszukali tutaj to wszystko. Nie tak to miało pójść. I przeszliśmy sobie do wojny dłuższej. Ona będzie trwała, dlatego że inne cele są. Skończy się to podziałem Ukrainy, to jest oczywiste. Wszyscy, w tej chwili wszystkim potrzebna jest ta wojna. Dlaczego? Zarabiają potężne pieniądze na broni. Korporacje mają pracowników w Polsce, którzy już wiadomo, że Ukrainę będzie odbudowywać BlackRock. Podpisali już układ, prawda, z BlackRockiem. To jest korporacja, która ma większe pieniądze niż Unia Europejska, żebyśmy sobie zdawali sprawę, o czym mówimy. O ile Unia Europejska ma 8 bilionów dolarów, to BlackRock ma 10 bilionów dolarów. I teraz, no to już nie będę mówić o problemie Izraela. Co się dzieje? Wszystkim zależy, czy wy myślicie, że Amerykanie, czy kto tam, czy Anglosasi, to są wielcy przyjaciele Ukrainy? Co oni by wyginęli? No nie oszukujmy się. Czy my byśmy ginęli na przykład za Panamę? No to mniej więcej taka podobna sytuacja. Oczywiście, że nie. Ale jakbyśmy mieli jakieś interesy, no to wtedy moglibyśmy sobie ginąć. Wszystko na świecie wojny to są pieniądze. O kobietę to się bili ostatni raz na zabawie Małkowica 40 lat temu, jak pamiętam. Potem już tylko o pieniądze się bili. Skończyła się pewna zabawa. Wszystko chcemy zrozumieć, świat podążajmy za pieniądzem. Co się dzieje na Ukrainie? Zginą nacjonaliści ukraińscy. Zginą. Już Achmetowa tą, w tych Azovstal, prawda? Achmetowa tą Azov, jakby się nazywali? Tą grupę właśnie. I ich zlikwidowali. 1600 do niewoli, zlikwidowali. Już nie mamy jednej armii, Ajda również. Poginą nacjonaliści, czyli poginie też mafia ukraińska. Wtedy będzie można przyłączyć Ukrainę w jakimś układzie do Unii Europejskiej i można nareszcie będzie robić, zabrać im to wszystko. Oczywiście tylko dla waszego dobra zabiorą, prawda? Nie inaczej. Oni pomagają w ten sposób, prawda? Inwestują, zabierają ziemię, zabierają wszystko. I Ukraińcy zostaną tam, gdzie zostali. Zawsze byli tylko pracownikami tak naprawdę. To się tak skończyło. W tej chwili mieliśmy akcję u Kołomyjskiego, rewizję, czyli głównie oligarchowie również muszą odejść. Miejsce zrobić innym. To jest jasne. A w tamto pójdzie jedwabny szlak, gdzie pamiętajmy, pociąg z Pekinu do Łodzi miał iść 3 dni jechać. Więc bardzo szybko. Tak, tutaj mamy inne rzeczy jeszcze, mianowicie to, że wszystko jest od dawna przygotowane, to jest jasne, że to nie jest coś, co wybuchło teraz. Tak samo jak COVID był przygotowany już w 2000, scenariusze tak zwane pandemiczne powstały w 2010 roku. To się nie stało tak. W 2010 roku Fundacja Rockefellera i Network Business napisali 50-stronicowy, ja to czytałem, cały tekst, 50 stron scenariuszy pandemicznych, czyli jak zrobić pandemię, jak ją wywołać. Tam jest wszystko opisane krok po kroku, oni się niczym nie mylili. Pamiętacie, jak gotowali żabę? Ptasia, grypa, świńska, grypa, już wiedzieli, dlaczego na grypie. Tak trochę przeskoczę z tematu na temat, żebyśmy rozumieli, że wszystko jest funkcją pieniądza. 2001 rok, wiedzieli od 1962 roku, że za grypę odpowiadały koronawirusy. Bo na dziecku takim dwuletnim zbadanym odnaleźli, że koronawirusy. Więc wiedzieli, że na koronawirusach trzeba zbudować pandemię, bo ona panuje na całym świecie grypa, a za grypę odpowiedzialne są koronawirusy, więc na tej podstawie zrobimy pandemię. Wszystko jest naprzód. Przecież ten zerowy pacjent tak zwany, nie wiem czy wiecie, ale ten zerowy pacjent, który w grudniu zachorował niby na koronawirusa, kobieta po 3 tygodniach wyszła ze szpitala zdrowa, żeby było wszystko jasne. Ale jak pięknie to zbudowali, jaką narrację, pamiętacie, z Chin te informacje o trupach na ulicach, te wszystkie bzdury. Potem Bergamo nagle wybucha i pokazują te trumny sprzed 3 lat. Wszystko, nie potrzeba w ogóle armat dzisiaj, telewizja wystarczy, żeby ładnie ludzi oszukać.
wcześniej usunęli chyba, bo w tym samolocie nad Ukrainą przecież było 100 ekspertów wirusologów, lecieli na kongres do Malezji. Nie, spokojnie. To ci, co stawią, co się nie zgodzą. To następna sytuacja. O tym wydam książkę za 2 miesiące. Przeczyta pan, jak to było wtedy w tym, z tym samolotem. Tam było splot kilku wydarzeń, a głównie chodziło o dogadanie się ruskich z Niemcami, bo tam były bardzo dobre stosunki między Niemcami a ruskich, Nord Stream 1, Nord Stream 2. To jest kolejna zabawa do wytłumaczenia. Trzeba było coś zrobić, żeby zerwać stosunki z Rosją, czyli zestrzelić samolot nad Ukrainą. No ale... Komu to należało? To był przypadek, że tam akurat lecieli na kongres do Malezji. Ja wiem, że oni lecieli tam do Malezji, ale wcześniej, jeden dzień wcześniej doszło do spotkania Putina z Merkel i Merkel miała uznać Krym w zamian za tańszą ropę i gaz z Rosji. I na drugi dzień samolot buch w powietrze. Ale to jest prawda, że wszystko jest funkcją pieniądza i interesów. Samolot malezyjski, ten, który do dzisiaj nie znaleziono, nie? To jest numer. Jak może zniknąć samolot w powietrzu? Blachę z Oświęcimia raz dwa znaleźli, nie? No. No proszę. A wiecie, o co chodziło? O Malezyjczyka, który miał najnowszy system obronny i wiózł do Chin. Trzeba było go przejąć. Samolot został porwany, wylądował gdzieś tam na wyspie, na Pacyfiku, przejęty przez Amerykanów, dziękuję. A wszyscy udają wariata. Tak jak córka generała Sikorskiego zmarła w 68 w Moskwie. No to wszystko tak wygląda. Wszystko jest funkcją pieniądza. I nic się nie dzieje, jak się nie ma interesów. Między innymi Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord Stream 1 był właściwie dla nas fantastyczny. Rosjanie zaproponowali nam $1 miliard z tytułu tranzytu przez Polskę. Po naszej stronie przepompownie miały być i mieliśmy mieć tańszą ropę i gaz. Żyć nie umierać. Ale który to był? Kwaśniewski. Wyszedł ze spotkania i zadzwonił do Stanów Zjednoczonych i powiedział, co się święci, Amerykanie zabronili robić Nord Stream 1 w Polsce, a zamiar miał dostać funkcję w NATO. Pamiętacie, funkcję w NATO Kwaśniewski miał dostać. Oczywiście też go tu oszukali. Myśmy puścili Bałtykiem rurę. Dziękuję, idioci, wam za współpracę. $1 miliard rocznie poszło. Tańszy gaz, ropa poszła, dlatego że mamy reprezentować interesy amerykańskie w Polsce. Co to jest oczywiste po wczorajszym spotkaniu w Warszawie, gdzie pokazano nam, kim my jesteśmy, kiedy to nasz prezydent Duda miał przemówienie, a to przed nim przemawiał ambasador amerykański Brzeziński, prawda? Pstryczek w nos, a nas Duda nie wiadomo do kogo przemawiał, bo Biden nie przyszedł akurat na przemówienie. No to są, to jest tylko pokazanie, gdzie jest miejsce nasze w szeregu. Tak wygląda sytuacja w tej chwili Polski. Ona jest bardzo nieciekawa, dlatego że z każdej strony mamy w tej chwili wrogów. Jeszcze wracając do Ukrainy. Jeszcze raz. Czy ta wojna na Ukrainie jest dla nas zła? Jest bardzo dobra. Dlatego, że po pierwsze, kraj bardzo mocny, nieprzyjazny nam się wyludnia. Nacjonaliści tam giną, czyli będzie słabszy, a my będziemy silniejsi. Podzielą ich, będzie Ukraińców 20 milionów, może nie 48, jak było na początku. Bo była Ukraina, przed 14 roku miała 48 milionów ludności. Teraz po tym wszystkim będzie miała 25 może. Bo już wiadomo, ile uciekło do Europy, ile do Rosji uciekło. Część z nich oczywiście wróci, ale druga część nie wróci. Więc z punktu widzenia polityki polskiej, to ta dla nas samobójcza polityka, która prowadzona jest nie dla naszych interesów, może być też zbawienna. Także ja bym nie do końca krytykował tutaj władzę, bo tu jakaś logika jest w tym wszystkim. No może tam jakieś coś jeszcze otrzymają, prawda, na Ukrainie, czego nie wiemy. Przyszłość, mówić o perspektywach. No jakie perspektywy mogą być? Wszystko niedługo wchodzi do świata cyfrowego. I to wszystko to, co mówiłem wcześniej. To, czy oni się w tej chwili biją, czy nie, czy pójdą do świata wielobiegunowego, czyli BRICS tak naprawdę. Chodzi o BRICS, które przygotowało to wszystko bardzo ładnie. Czyli, dobra. Zaczniemy jeszcze raz od początku, żeby wytłumaczyć nam sprawę ekonomiczną, na co doszło. W 1944 roku dochodzi do spotkania przywódców świata zachodniego i wschodniego, tak zwany powojenny ład ustawiamy, finansowym. Jest podzielony świat na dwie części, na dolara i na rubla transferowego. Przy czym
Świat zachodni handluje dolarem, gdzie za jeden dolar jest 37 dolarów za jedną uncję złota ma być. I wszystko jest pięknie, ale ten układ się rozsypuje w 1973 roku, kiedy Nixon zrywa z parytetem złota, no bo wojna na Wietnamie to wszystko kosztowało, nie mieli pokrycia. I kombinowali, jak z tego wyjść, więc powołali, dogadali się z państwami OPEC, że wszystkie ropa i dolar będzie kupowana tylko w dolarach. I nie ma szansy żadne państwo kupić w innej walucie jak w dolarach. I to była praprzyczyna wszystkiego. Praprzyczyna wszystkiego było to. I póki ludzie wierzyli w tego dolara, wszystko się nie działo specjalnie. Państwo musiały na tak zwanych słapach amerykańskich kupować dolary, za nie kupować ropę i gaz. Numer polegał na tym, że to był świetny biznes dla Amerykanów oczywiście. Rewelacyjny biznes, bo wyobraźcie sobie, że za 10 centów można wydrukować 100 dolarów. Więc ja wydrukuję za 10 centów 100 dolarów, to mnie sprzedaję za 100 dolarów. Czyli zarabiam 99 dolarów i jeszcze 90 centów na was. Możecie sobie policzyć, jaka to jest przebitka. Ile to, to już na 1000 razy idzie, prawda? Przebitka. 10 000 razy, prawda? Powiedzmy szybko. Nigdy nie mogłem się skupić na tym, ile to jest. 100 razy 100. I teraz wyobraźcie sobie, daję wam miliard dolarów. Ile na was zarobiłem? Drugi miliard praktycznie. Nie, więcej chyba. Dużo więcej. Piękny biznes. Amerykanie się budują na długo ludzi, a wszystkich wtrącają duże problemy i nie mają wyjścia, muszą kupować te dolary. Oczywiście łapią się, w końcu się połapa, ale to jeszcze nie koniec tego całego opowieści, bo to jeszcze dalej poszło. Amerykanie zorientowali się, że nic się nie dzieje, że właściwie to sobie można drukować, ile chce, wszyscy wierzą w dolara. To się dowiosła, po co drukować i tracić te 10 centów? Po co 10 centów tracić? Można je przecież wysyłać komputerowo. Ja wyślę wam milion dolarów, kupujcie sobie tam wszystko w Polsce, nie? A wy potem jakoś mi to oddacie. Wiadomo, że to robi jakaś tam nacja. A praprzyczyna w ogóle całości tego naszej opowieści to jest Federalny Bank Rezerw. To jest praprzyczyna. No to taka krótka historia. Federalny Bank Rezerw, który właściwie nadzoruje dolara i to on wydaje dolara, nie jest państwem, nie jest bankiem państwowym. Wiadomo, że w 1909 roku dokładnie na wyspie Jekyll się spotkało 10 panów. No oczywiście ludzie Rothschilda, Rockefellera, Warburg, Morgan, Goldman i tak dalej. Wyspa Jekyll należała do Rockefellera. I oni tam uzgodniają, że co tam będziemy konkurować w Ameryce. To jest tysiące banków, jak na Westernach widzicie, każdy pożycza, to jest konkurencja. Może to jakoś zmonopolizujemy. Na tej wyspie jest również senator Aldrich, Nelson Aldrich, prywatnie teściu Rockefellera. Jest bardzo wpływowym senatorem. I kombinują, jak zmonopolizować to wszystko. Warburg czy Morgan przywodzi cały system pruskiego banku. Systemu bankowego pruskiego. I proponuje powołanie Federalnego Banku Rezerw. Pięknie to rozgrywają. Mija 3 lata, rok 1913, Wigilia. Część senatorów w ogóle nie ma. I oni wtedy oni przegłosowali powstanie Federalnego Banku Rezerw. I to jest praprzyczyna wszystkiego. Ci panowie, mniej więcej wiemy, tam jest 7, a w Wikipedii, bo chcecie Wikipedii mnie sprawdzić, to tam pisze, że 11 banków założono Fed. Nieprawda, 11 banków zostało dokoptowanych, przy czym 11 banków to było tych 7 panów czy 8, nie? To była taka fajna mistyfikacja kolejna. No ale nieważne. I teraz oni to zaczęli cyfrowo pieniądze dawać, no bo po co inaczej. I co się stało? Okazało się, że na świecie jest 200 bilionów dolarów wydrukowanego pieniądza, a 600 bilionów długu. Pytam, kto komu winien. O co tu chodzi? Przy czym najbogatsze państwo świata, jak Ameryka, posiada 1/3 długu światowego. Jest w tej chwili wielki problem z tym. Po tym jest oczywiście Japonia, drugie takie mocarstwo, Europa, Chiny. Zadłużenie. Co trzeba zrobić? No i dalsza część opowieści. Jest rok 85. Wymyślają kryptonim akcji Aladdin.
To jest jedno z lepszych interesów na świecie zrobionych. Pamiętajmy, że ci, którzy to wymyślają i to wszystko, łącznie z COVID-em, wojną, to są pierwsze, najlepsze umysły świata. To nie są frajerzy. My mówimy przestępcy, mordercy. Oni świetnie to wszystko planują. To, czy są przestępcy, czy chcą naszego dobra? Oczywiście nie chcą naszego dobra, bo to są ludzie żądni władzy i pieniędzy. Ale to są bardzo inteligentni ludzie. To jest pierwsza liga światowa ludzi. To nie ma się... I wymyślają program Aladdin. I znowu, jeśli idziecie do Wikipedii, to to jest taki numer, że przyjeżdża taki Flynn, prawda, z Izraela, młody chłopak między lodówką a pralką ma komputer Atari i wymyśla system Aladdin. Ludzie, to jest niemożliwe. Rozmawiałem z informatykami, takimi najlepszymi, powiedzmy Józek, żeby coś takiego wymyśleć, to co najmniej musiała być NASA i co najmniej jeden stadion ludzi. Żeby to wymyśleć. Program polega na czym? Na wykupieniu świata za 5% wartości. Czyli kupujemy akcje pasywne. Jak to wytłumaczyć wam? Najprościej. Załóżmy, że Warszawa kosztuje 10 miliardów dolarów. Jak ją kupić? Za 5%. No, trochę więcej przesadzam. Bardzo prosty sposób. To jest znowu piękny wymysł, żeby cokolwiek sprzedać, trzeba puścić na giełdę, tak, prawda? Na giełdę, akcję. I teraz załóżmy, że ja kupię 5% akcji. Nie, jeszcze inaczej. We czterech mamy firmy swoje. Pan jest Vanguard, pan jest BlackRock, State Street, a jestem powiedzmy Fidelity. I mamy wszyscy u siebie akcje wykupione. I teraz kupujemy Warszawę, wypuszczając akcje na rynek. I powiedzmy, że 1 000 000 ludzi kupuje akcje Warszawy. A my kupujemy we dwóch tak zwane uprzywilejowane akcje 5%, czyli trzymaj pasywne, czyli trzymaj akcje, nie puszczaj. Kto jest właścicielem Warszawy? Ma nikt. A nie, nie ma nikt. Ktoś musi być. Kto jest właścicielem? Ten, kto jest w stanie zwołać zarząd i wybrać. Czyli to? Nas wystarczy. Jak my mamy 10% uprzywilejowanych akcji, czyli podwójnie głosowanie, zwołujemy, wybieramy swoich. A to jeszcze w czasie niewolników? Pełny akcjonariat to jest 15%. Oczywiście, to przecież wszystko obliczyli. W ten sposób praktycznie wszystkie korporacje świata należą do nich. Jak badałem COVID-a, no tu mam tą książkę w samochodzie, COVID-a i były 4 szczepionki, jak powiecie, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, coś tam jeszcze było, nie? I okazuje się, że co? Kto jest właścicielem? Jeden. Właściciel. Kto? BlackRock i Vanguard. One posiadają akcje wszystkich. Odkryłem wiele rzeczy takich powiązań. To samo dotyczyło masek, respiratorów i wszystkiego. Zrobili olbrzymie pieniądze. Rozproszyć akcje, żeby tak? Rozproszyć akcje, a przejąć po 5% uprzywilejowanych, dziękuję. I wszystko przyjmujemy. To jest coś niesamowitego. Świat znalazł się w kleszczach 4 korporacji, tam może jeszcze 5-6. To wszystko do nich należy. 55 bilionów dolarów do nich należy. Przy 200 bilionach wydrukowanych. Rozumiecie, o jakiej sile my mówimy? O, nie, ja mam w samochodzie, dziękuję. Pan chciał coś. To jest COVID-19. O, dziękuję bardzo. Tym się siedzieliśmy prawie rok nad tą książką, w kilku. Bo to nie jest tak, że ja sam piszę, bo to byłoby nie tak. To byłoby nie tak. Te mianowicie, by ja proszę, wielu ludzi mi pomagało w pewnych dokumentach. Ja kieruję całą akcją właściwie zbierania i udowadniania czegoś. Ale to inna sprawa. Dobra, i w ten sposób wzięli świat. I teraz problem, że świat się też pułapał, przecież na świecie też nie są durnie. I Chińczycy, i Rosjanie, i Hindusi, i Brazylia, czy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc założyli w 2013 roku państwa BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Chiny, i zaczęły kombinować. Potem zakładają dwie rzeczy. Giełdę z handlu złota w Szanghaju, ale to jest istotną rzeczą. Zakładają również Narodowy Bank Infrastruktury Azji, czy jak on się tam nazywa, dwa banki do pomocy, żeby zamienniki
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego robią takie dwa banki, mając bardzo dużo miliardów, 100 miliardów chyba od razu włożyły te państwa do tych banków i zaczynają pożyczać pieniądze na zupełnie innych zasadach. Do tych pięciu państw, pamiętajmy, że te pięć państw to jest połowa ludności świata prawie, ale w tej chwili dostałem najświeższe informacje, że Turcja, że Iran, że Argentyna, Nikaragua, inne państwa afrykańskie, te największe, Nigeria chce przystąpić do układu BRICS. I jeszcze jedna taka ściema, żebyśmy wiedzieli, państwa cywilizowane, to jest świetne, państwa cywilizowane są przeciw Rosji. No to dobra, to są te państwa cywilizowane, ile ich jest? No to oczywiście Anglosasi, no i na siłę Europa, no i Polska oczywiście, a reszta państw co? A ile ich jest? Przecież 90% ludności świata stoi dokładnie po drugiej stronie. Co za bzdura. Byłem w Azji, byłem tam, w ogóle nie o tym nie mówi. Kto naprawdę w Tajlandii? Rosjanie w tej chwili rządzą. Europejczyków już nie ma. Rosjanie, Koreańczycy, Arabowie, już nasza Europa umiera. Kiedyś, jak byłem 15 lat temu, to tylko Niemcy, Holendrzy, teraz już ich nie ma. Rosjanie, właśnie po rosyjsku się mówi, to samo jest w Wietnamie, to samo jest w Kambodży, to samo jest w Chinach. Nawet Rosjanie mają w Chinach swoją telewizję, nie wiem czy wiecie, ja ją oglądałem, przemysłowa telewizja. Oni mówią tam o interesach, o pieniądzach. Oni się bogacą. World się ta telewizja nazywa. Tak. Zresztą jeszcze jeden problem. Amerykanie zrobili coś takiego w tych bankach jak system SWIFT. Wyobraźcie sobie, że jak ja nie chcę pani wysłać pieniądze, jak ja chcę pani wysłać pieniądze, a pani ma embargo, to pani tych pieniędzy w życiu nie dostanie. Nie wyśle nikt pani. Nie ma mowy nawet, bo jest zablokowany. System SWIFT jest na całym świecie. No i oczywiście państwa BRICS tworzyły nowy system walutowy i nowy system przekazu pieniądza. Chyba MIR się nazywa, ale być może już zmienili to. Jeśli oni to wszystko zrobią, świat stanie się innym światem, wielobiegunowym. Nie będzie już dolara jako waluty rozrachunkowej, będą waluty oparte o złoto i narodowe. Wszystkie kontrakty się w Azji, z Afryką i Ameryką Południową podpisuje się w walutach narodowych. Dolar zaczyna być non grata wśród walut. I to jest jedna z przyczyn tej sytuacji, która jest na świecie, za którą my płacimy. Wszystko będzie w walutach narodowych i nastąpi załamanie się prawdopodobnie dolara amerykańskiego no i całej Ameryki. To jest naprawdę walka w tej chwili świata zachodniego, jak oni mówią, o przetrwanie. Mamy jeszcze tutaj jedną z takich anegdot, którą wam powiem. Perspektywa. Zapytałem Hongbinga na kolacji, siedzieliśmy i mówię do niego, słuchaj, czy Chińczycy będą inwestować w Europę? On mówi, Józek, do czego? Tu nie ma dzieci, tu jest stare społeczeństwo, tu już nie ma technologii. My wolimy w Afrykę inwestować, bo tam się rodzą dzieci, czyli klienci. My mamy przyrost demograficzny na poziomie 1, 3, 4, przy 4% to są Arabowie, którzy się rodzą w Europie, czyli mamy tak naprawdę 0,9,1, czyli praktycznie umieramy, a 2,2 trzeba, żeby utrzymać tylko populację, czyli umieramy. Wyludniamy się, umieramy, będziemy musieli zastępować to narodami ukraińskimi, narodami filipińskimi, innymi narodami, które przyjdą na już gotowe, bez pracy, infrastrukturę i pieniądze. Tak, to nie ma wyjścia innego. Nie ma żadnego innego wyjścia. My mamy psy i koty. Proszę zwrócić uwagę, wczoraj był dzień kota, czy przedwczoraj, to jest zabawa, jest piękna. Ja powiem wam tą anegdotą, do jakiego stopnia żeśmy zbzikowali, generalnie żeśmy zbzikowali. Mianowicie taki bardzo ważny człowiek z niedużego miasta mówi do mnie, że on leciał do Poznania samochodem 200 na godzinę, bo jego pies tam zachorował do weterynarza. Tak patrzę na niego, mówię, gnoju, z dzieckiem byś tak nie jechał. Nie, ale przemiechałeś. My, jako Europa, zgłupialiśmy. W Hiszpanii mamy dużo więcej psów i kotów niż dzieci. Przyrost demograficzny w Hiszpanii jest na poziomie 1,1. To jest tragedia. My nie chcemy mieć dzieci. My żeśmy poszli, idziemy w katastrofę. Bez wojny. My idziemy w przepaść i co gorsze, nie widzę w ogóle odwrotu z tej
bo dzisiaj mamy, co my dzisiaj mamy? Spójrzcie sobie na telewizję, jak macie kanał Plus, na Netflixa, to się dziś promuje się od kilku lat. Już Bond ostatni był przykładem tego. Już nie silny mężczyzna jak Rambo, czy Schwarzenegger, czy kto tam, tylko kobieta. Kobieta jest ta, która strzela, zabija, morduje, leje wszystkich. Była w Bondzie ostatnim, to już czarna kobieta koniecznie. Czarna musiała być kobieta. Odwracają rolę. Feminizują. Oznacza to nic innego, jak już koniec. To jest praprzyczyna wszystkich cywilizacji, które upadły. Cywilizacje nie upadają, jak jest źle, tylko jak jest dobrze. Jak jest dobrze, wtedy idzie to. To w czasie Sodomy napisałem to wszystko, jak to było robione pięknie. W każdej tej książce macie jakąś część rzeczywistości, która nas otaczała, a myśmy jej nie rozumieli. Na przykład w czasie Sodomy, w tej książce, opisałem, jak nas depopulowali przez feminizację, przez fundację tak naprawdę. To jest naprawdę walka z cywilizacją łacińską. Kto to robi? Fundacje. Wszystko robią fundacje. Fundacja jest piątą kolumną w każdym państwie. Fundacja, na przykład tu macie w Warszawie, fundacja Batorego. Czy wiecie, ile dostaje fundacja Batorego pieniędzy? Nie wyobrażacie sobie. Nawet wam się nie śni. Tylko fundusze norweskie dają fundacji Batorego 37 milionów euro. Tylko fundusze norweskie. A gdzie Soros, społeczeństwo otwarte, gdzie Mama Cash, Umbrella i te wszystkie, Rockefeller, te fundacje, to są miliony dostają na to, żeby się zjechały do jakiegoś państwa, miasta feministki z homoseksualistami, lesbijki zrobiły manifestację, prawda? Pokazały wolność, prawda? I te wszystkie hasełka, które poszedłem nawet raz zobaczyć, co to jest, to się zżygać chciało, tak naprawdę. Nawet jak patrzę na te kobiety, to nawet się nie dziwię, bo to i tak jest na odstrzał, ale to jest straszne. To jest straszne, do jakiego stopnia są chamskie teksty, do jakiego stopnia. Przecież można rzeczywiście mówić o wolności kobiet w jakiś sposób, ale niech to będzie piękny sposób. Natomiast to jest sposób mówienia rodem z bruku. Z bruku. To się nie da. Rozbili nas. Dzisiaj już nie ma cywilizacji. I teraz powiedzmy sobie o Kościele. I to jest najgorsza rzecz. O ile pamiętacie, w socjalizmie wielki komunizm był, ale Kościół miał się bardzo dobrze. Kościoły były pełne. Wszystko było ok. Mieliśmy się o co oprzeć. Tym oparcie była nasza wiara i Kościół. Niestety w COVID-zie to wszystko znikło. Nagle okazało się, że Kościół nie spełnia roli i nie mówi to, co nas uczył. Kościół zrezygnował z depozytu wiary. Ile wcześniej nam mówił, będziesz miał lepszy świat, jak pójdziesz do lepszego świata. Prawda? Będziesz miał niebo, raj, bądź dobry. Tutaj księża boją się śmierci. Nie każą chodzić do kościoła, a nawet arcybiskup mówi, że jak pójdziesz do kościoła, to grzeszysz przeciwko piątemu przekazaniu. Czyli nie zabijaj. Matko, myśmy szli do kościoła po to, żeby się pomodlić o nadzieję, o zdrowie, o szczęście. Tu nam zakazali mu nawet do tego stopnia. Doszło. Więc już nie mamy tej ściany. I tak naprawdę, jak ludzie mówią, jaka perspektywa? Myślę, że mamy tylko jedną perspektywę. Mianowicie oprzeć się o to, o czym się oparliśmy przy upadku Cesarstwa Rzymskiego. Katakumby. Wejść do katakumb, czyli nasze depozyty wiary, nasze obyczaje, nasze tradycje przenieść w społeczności zamknięte. Bo to tylko to. I to jest przykład, anegdotę wam to zaraz powiem, przykład Chin. Komunistyczne Chiny, kiedy były straszne prawa człowieka łamane w Chinach, oni tam stworzyli sektę, która ćwiczyła po lasach sobie tamte swoje bulą, czy jak się tam nazywała? Tai Chi. Wao Gong. I tam kilkadziesiąt milionów ludzi znalazło się w tej ćwiczni. I oni tam robili sobie interesy, poznawali się. I kiedy Chińczycy chcieli ich zlikwidować, było za późno, gdyż elita już była w tych sektach ćwiczebnych. To samo tu trzeba robić. Po prostu tworzyć elity. Elity zamknięte, nic złego nie robić. I tutaj anegdotą, myśmy stworzyli sobie taką grupę przedsiębiorców złożonych z urzędników, lekarzy. No i księża oczywiście
jeden ksiądz przyleciał i oczywiście swoje żynami się interesuje ABW. Ja mówię, no chwilę, ale co my złego robimy? A on do mnie mówi, właśnie o to chodzi, że nic. I to jest, i tutaj, i to jest, nic nie robić, to jest już bardzo dużo. Uśmiechać się do siebie, być sobą, pomagać sobie, to jest bardzo dużo w walce z tym wszystkim. Nic więcej zrobić nie możemy, bo widzimy, co się dzieje. Dzisiaj mamy pogrzeb doktora Wojciechowskiego chyba w Poznaniu. Byłem na pogrzebie we Wrocławiu słynnego lekarza. Będą wykańczać wszystkich tych, którzy się sprzeciwiają. Ale jak nic nie będziemy robić, będziemy się uśmiechali. Będziemy mieli teraz na przykład bal, zrobiliśmy sobie we Wrocławiu z orkiestrą, fajny. To jest wartość dodana. Nie mogą nas rozbić, poszatkować. Bo to, na czym zwróćcie uwagę, że niedługo wszyscy będziemy tylko w tym siedzieć. Na nasze dzieci. I teraz ludzie mówią, no dobra, a co? Co? No nic. Nasze dzieci i nasze wnuki będą to akceptowały. Dlaczego? Dlatego, że nie widziały świata innego. O te 2 lata COVID-u spowodowało to, że już dzieci w przedszkolu musiały na komputerze siedzieć online, prawda? I one już tam weszły. One już bez tego żyć nie mogą, bez komputera żyć nie mogą. I to będzie dość łatwe. Życie to nie będzie tak, że im się nie będzie podobało. Wyobraźcie sobie, że wyście stali w komunizmie po buty na przykład, nie? I czekaliście tam skrapkowicie, skąd rzucą buty. Teraz nie. Telefon zamawia buty, dron przylatuje, przywozi wam buty, pobierają od razu wam z twarzy płatność, dziękuję bardzo. Transakcjona. Powiem, u mnie była Fabiola z Japonii z swoim synem i ten jej syn 20 lat mówi, ja jestem teraz na studiach, uczę się kierowania dronem przy zakupach. Tak, to już wszystko idzie. To będzie świat taki, który już w Chinach już jest, chodzicie do sklepu, bierzecie co chcecie, wychodzicie, nic nie płacicie, wszystko jest wam pobierane. To jest świat, nie będą wasze punkty ujemne, to jest zupełnie inny świat. Wasza medycyna będzie też już nie medycyną taka, jak była. Co wy? Wszystko będzie inaczej. Na przykład medycyna, jak wiecie, pierwsza była naturalna, teraz była medycyna objawowa, to znaczy, że dawali wam leki, żebyście chodzili tylko z lekami, nigdy się nie wyleczyli, tylko ciągle leczyli i takie babcie z torbami chodzą i ciągle mają te tysiące leków w różnych pudełkach i łykają, prawda, łykają, się nigdy nie wyleczą. To była medycyna objawowa Rockefellera. A idziemy do medycyny proceduralnej, to jest w nowym świecie cyfrowym, będzie medycyna proceduralna. To znaczy, oni już to już mają na ukończeniu wszystko, gdzie tak zwana lucyferaza, taki plaster z kolcami, tak się nazywa naprawdę, nakładacie sobie plaster z kolcami, on was skanuje, telefon przykładacie, idzie na komputer, komputer wam wypisuje lekarstwa, jest komputer dealerem, już nie lekarz. Lekarz to będzie tylko chirurg potrzebny, ci lekarze, którzy potrzebni, internista już do niczego nie będzie potrzebny, jest taki inny. Tak to będzie wyglądało, medycyna proceduralna, online przychodzi wam recepta, bo już przychodzą wam SMS-em recepty, idziecie do apteki, wykupujecie, wszystko będzie ułatwione. Nauka też nie będzie taka nauka jak teraz. Nauka jest przewidywana w ten sposób, że będzie moderator, nie nauczyciel, który będzie puszczał na przykład jakiegoś profesora z wykładem, dzieci online będą go słuchały, sztuczna inteligencja będzie już punktowała dzieci i te dzieci będą dostawały, przychodziły do klasy. Ale z tego to wyrosło. Bez przesady, inwigilacja była duża, tylko że nie wszyscy kapowali po pierwsze, a po drugie oni też przybrudzali oczy. Bo to przypomina taki dowcip, tak naprawdę jak to stalinowski dowcip, jak to facet jedzie w tramwaju, dwóch facetów jedzie w tramwaju i ten jeden chce zabłysnąć i mówi, wie pan czym się różni rząd od pomadki? A ten mówi, nie wiem, tym, że pomadka do usta, pan pójdzie, a rząd do dupy. A ten drugi mówi, a wie pan czym się różni pan od tramwaju? A ten mówi, no nie wiem, tym, że tramwaj pójdzie dalej, a pan wysiądzie ze mną. Na to ten mówi, panie, ale ja nie, ja mówię o rządzie kanadyjskim. Na to ten ubek mówi, to panie, ja już 15 lat pracuję w UB i wiem, czy rząd do dupy. To mniej więcej tak było. Nie było tak źle w komunizmie, bo żeśmy sobie żyli wolno. W porównaniu z tym, co jest dzisiaj, mogliśmy sobie uprawiać każdy. Dzisiaj nie jesteście w stanie, nawet nie wiem czy wiecie, ale to chyba powiedzieli, nasion nawet nie możemy sobie robić, nie wiem czy wiecie. Nie możemy mieć własnych nasion, tylko musimy kupić nasiona wskazane. Nic nie możemy mieć. Wszystko chemia, wszystko sztuczne, wszystko dla nas. Wiecie, to nie trzeba, tam nawet w której książce to podaje. W 90 roku, gdybyśmy przerwali 90 rok
I obecnie mamy czterokrotny przyrost, trzykrotny przyrost zawałów serc, czterokrotny raka nowotworów przez zmianę tylko systemu żywnościowego. Do 90 roku byliśmy jeszcze w miarę zdrowi w porównaniu z tym, co teraz. Od 5, od 6 lat już u nas jest, zmniejsza się średnia długość życia. Przy niewydolnej służbie zdrowia doskonale wiemy, co się w tej chwili dzieje w służbie zdrowia na przykład. Nikt nas już nie leczy, czeka się latami, miesiącami. Idziemy ku pełnemu upadkowi. To chcecie optymistyczne rzeczy, to jest, to nie ma. To nie ma. To nie ma, no szczerze wam mówię, nie ma optymizmu tutaj. Jak pisałem te książki, w ogóle zawsze wychodziłem z innych założeń do innych, innych. Pierwsza książka, Czas niewolników, taka istotna książka. Chciałem napisać o frankowiczach. Bo dlaczego? Wszedłem do firmy, otworzyłem komputer, powiesił się u Frankowicz, 42 lata, zostawił 16-letnią córkę i szlag mnie trafił. Mówię, kurde, jak tak można? I zacząłem to badać. Chciałem w ogóle zrobić statystykę samobójstw przez Frankowiczów. Ale jak się wgłębiłem w to wszystko, to wyszło straszne rzeczy. Wyszło, że na przykład wszystkie banki, jakie są, to są ci sami właściciele. To nie ma znaczenia, czy to będzie Deutsche Bank, Dresden, tam jakiś Niederlande Bank. Właściciele są ci sami, czyli jeden właściciel właściwie wszystkich banków, tak naprawdę. Prezesa Deutsche Banku przecież zabili, bo się sprzeciwili. No ale to bo bank jest, Deutsche Bank jest niemieckim bankiem. To, tak jak wszystkie banki światowe są, należą do jednych. I to odkryłem. Potem odkryłem właśnie Aladdina, potem odkryłem to wszystko. A tak naprawdę wiecie, ile ludzi przez Franki umarło? Przez samobójstwa i przez wszystko? Około 30 tysięcy. Nikt nie odpowiada. Nic zrobić. Normalne przestępstwo. To było normalne przestępstwo. Franki były przestępstwem. Nikt za to nie odpowiada. 30 tysięcy ludzi do piachu. Tylko zwróćcie uwagę na statystyki. W 2015 roku frank skacze na 5 zł i od razu jest 5 tysięcy zgonów za zawał. Więcej. No mój kolega po dwóch zawałach jest. No. 30 tysięcy zgonów, a ileś tam jest depresji, upadków. A depresja, to jest następny temat. Samobójstwa. W Polsce jest około 12 do 13 tysięcy prób samobójczych rocznie, z czego 6,5 do 7 tysięcy jest skutecznych. W tej chwili nawet tego gnoje nie publikują. Nawet tego nie publikują. Wzrost samobójstw wśród młodzieży. A dlaczego? No bo przechodzimy do innej rzeczy, o której chyba nie przewidzieli. Mianowicie młody człowiek siedząc z tym, nie dostaje lajka, momentalnie wpada z depresji, bo on lajka nie dostał. Albo, jak mu ktoś, albo ktoś już mu pokazał tak. I zaczyna się tragedia dla młodych ludzi. Następna. Dwa tygodnie temu w Kozienicach w liceum 3 samobójstwa w przeciągu tygodnia, albo nawet 3 dni. No proszę. W dodatku filmy, które są pokazywane młodzieży. Gry, które... No a ja wam powiem teraz anegdotę. Ja znam człowieka, autentycznie, wiem, że będziecie się śmiali, który latał po lasach i strzelał się w paintballa, nie? W te kuleczki. Poszedł na Ukrainę walczyć. Bo paintballa się strzelał. Ukraińcy poczęli wariat, go wysłali, to teraz się zrobił antyukraiński. Autentycznie. On strzelał się w paintballa, poszedł walczyć. Jest chory. Ale teraz chcecie... Optymistyczne jest to, że moim zdaniem nie dojdzie do wojny globalnej. Dlatego, że zwróćcie uwagę, co się stało, kiedy Biden przyleciał na Ukrainę. Kto przyleciał do Moskwy? Chińczyk. I pokazali im, wy wchodzicie, my wchodzimy. Wiadomo, że już Iran wejdzie, z innym wejdzie. Wejdzie, to nie będzie zabawa. Wszyscy posiadają broń atomową, wszyscy posiadają nowe systemy ataków. Rosjanie póki co w ogóle nie wykorzystują swojej przewagi. Hipersonicznej broni, bo niczego takiego nie wykorzystują. Czekają na ruchy Ukraińców. Amerykanie doskonale wszyscy o tym wiedzą, że nie można tego zrobić, no bo będzie po zawodach, więc udają wszyscy wariata. Dadzą czołgi, ale do końca roku, nie? Kroplówki tak. Albo ta, samoloty, no to niekoniecznie coś tam jakieś sobie starego dadzą. Wszystko robią wariata. Czarny rynek bronią nagle wzrósł. Skąd się wzięła ta broń na czarnym rynku? No przecież z Ukrainy. Przecież już wiadomo, że część broni nie dochodzi w ogóle na pierwszą linię, tylko gdzieś ginie po środku. Samolot, który tam na Cyprze został chyba na wakacje, tam gdzieś wybuchł w powietrze, leciał z bronią do Bangladeszu z Ukrainy. No to są wszystko jakieś numery na waszych oczach. A że wy za to płacicie, ja jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz. Wy myślicie, że
to nie było znane. Kto pamięta podsłuchanego Morawieckiego w 2013 roku, Sowa i Przyjaciele u was? Co on powiedział? Będziecie kopać rowy i zasypywać za miskę ryżu. Nie myślcie sobie, że tam zawsze będzie dobrze. Oczywiście, że miał rację, on doskonale wiedział. Wiecie, że on należał do organizacji Syndikat? Międzynarodowej organizacji przygotowującej to wszystko? Tak. Ale on powiedział, tą miską ryżu to chyba chcieli przykryć to, bo on tam powiedział coś gorszego. On tam się zwrócił do nich, my ludzie, we the people, i zaczął wymienić diasporę. No to jak on jest ludź, to ja co jestem? We lieben, tak. No bo w więzieniu są ludzie i frajerzy, ale frajer jest dalej człowiekiem. A jak on mówi, my ludzie, we the people, to kto ja jestem? Goj. No goj, pies. No jest proste. Nie dojdzie do wojny, bo to wojna by się skończyła strasznie dla wszystkich. Więc, jak powiem, po poważniu trochę Ukraińców przyzwyczają w Polsce do pracy. Czy Ukraińcy się tu zasymilują. Przyrost demograficzny nam jakoś podrozrośnie. Będzie robota będzie dla korporacji. A my co my? Ja tutaj 40 lat jestem przedsiębiorcą. Prywatnym właścicielem, nieważne jak to nazwał. I wiem jak to jest. I teraz powiem wam tutaj anegdotki z innej książki. Jak to jest? Przychodzi do mnie Państwowa Izba Handlowa i mówię, proszę siadać, o co chodzi? Pan nie ma instrukcji obsługi do rękawic roboczych. Jak Boga kocham. Ja mówię, proszę pana, no, jak to napisać? Nie wiem, pan nie mam. Próbowaliśmy napisać, no, to żeśmy lali ze śmiechu, no, daliśmy sobie spokój, bo lepiej tych rękawic nie będzie, jak się idiotę robić. Przestaliśmy ściągać rękawice, przychodzą do mnie następnym razem, pan nie ma instrukcji do okularów ochronnych. A to wie pan, to jest tak, szkiełka z czego są, jak zakładać okulary, normy, te wszystkie pierdoły. Ja mówię, słuchaj, chodzę się w górze, mówię, idźcie do supermarketów, tam żadna nie ma. A oni do mnie, już chwilę. My tam pójdziemy, tam są korporacje, adwokaci, wszystko, co my tam nic nie skuramy, a do ciebie przyjdziemy, zawsze jakiś mandacik ktoś jest, nie? Prześladują mnie we własnym moim kraju nas, a oni mają wszystko. My nie mamy nic do powiedzenia za wszystko. Ja pamiętam sytuację, kiedy przyszła do mnie pani i znalazła się VAT, odprowadziłem miesiąc szybciej. A to nawet nie moja była wina, tylko urzędnika celnego, który napisał na dokumencie, to zamiast 30 listopad, 1 grudzień. I już VAT powiedziałem, o, w styczniu odprowadzić, a nie w grudniu. No to ja mówię, no przecież nic takiego, nie? Nic takiego. To było... Była kara, była 3 razy VAT. I 3 razy VAT plus kara. I to było około 100 tysięcy złotych plus 600, plus jakieś tam. I miał, a i to było 5 lat wstecz jeszcze, bo się, i plus 600 tysięcy, to znaczy po mojej firmie, realnie za nic. Nic nie zrobiłem, a firmę by mi skasowali. To był jeszcze lata 90. Za nic jesteście skasowani, bo nic, żeście zapłacili tylko miesiąc za wcześnie. Rozumiecie? Jaki numer? I miałem szczęście takie, że przenosili mój urząd i tamci zabałaganili sprawę. Po roku czasu się, ja napisałem tam odwołanie, oni mi nie odpowiedzieli przez przeprowadzkę i przez to wszystko mi się jakoś upiekło i zapłaciłem tylko karę i się uratowałem, bo mnie skasowali za nic. Kasują polskie firmy za nic. Jest miliony różnych przepisów, które nas dotyczą. A oni nie odpowiadają za nic. Patrzcie, jakie przestępstwa są w tej chwili na naszych oczach. To są przestępstwa milionowe. Tu przypomina się stary dowcip z Nowego Jorku, który gdzie tam mówił, że jak ktoś ukradnie 100 tysięcy złotych, no to siedzi w więzieniu. To wiadomo, że to Polak, Irlandczyk. Kto milion, to nie siedzi, bo to wiadomo z jakiej nacji. Tak jest. Siedzi się za groszówki, za miliony się nie siedzi. Czy ktoś siedział? Czy ktoś w Polsce odpowiedział za te milionowe przestępstwa? Miliardowe nawet? Jeśli już go mają dopaść, to go utylizują, samobójstwo popełnia, prawda? W piątek koniecznie. I jest po zawodach. Tak to wygląda. Mieliście respiratory, które do dziś nie można sprzedać, które stoją w magazynach bez certyfikatu europejskiego ściągnięte, za miliony sprzedane do budżetu. Człowiek się sproszkował w Albanii, gdzie nie ma, gdzie nie ma akurat tego. No, nie, no tak to wygląda to nasze życie. Moi kochani.